Więc jedziemy. Autobuski. Autobusem. Autobuski. Tu jest słynny wodopój właśnie w Retymnu. Kto się napije wody z tego źródełka, będzie zawsze piękny i młody, a więc do dzieła, proszę Państwa. Co byś chciał powiedzieć? Ale patrz tutaj, no. No ja widzę, no może trafimy, jak będzie ten, może jedno ujęcie trafi na nim, że będzie pomiędzy naszymi rękami. Już siedzimy w autobusku, zabieram teraz moją żonę Wioletkę. Umiesz powiedzieć, gdzie cię zabieram? Nie wiem, coś tam było do Japonii. A więc jedziemy. Autobuski. Autobusem. Autobuski. Witajcie kochani, teraz co dopiero się spięliśmy na tą piękną górę i idziemy do tego zamku w Kani, tak? Dobrze mówię? Chcieliśmy was powitać, dotarliśmy do miejscowości Retymna. Ona jest całkiem na opak, ta dziewczyna. Dotarliśmy do Retymna, jesteśmy przy takim weneckim zamku. W Retymno idziemy zwiedzać teraz zamek, a później pójdziecie z nami, jak będziecie mieli ochotę, pójdziemy... Później pójdziecie z Wiorusiem do Kani. Pójdziemy później na miasto Retymno, coś zjeść i sobie spędzić czas, a więc wytrzymajcie z nami wytrzymajcie, bo pójdziecie z Wiorusiem do Kani. Do Kani, Wiola do Kani, nie wiem, może chciała powiedzieć do Kany Galilejskiej, nie wiem co tam. Co jej przyszło do głowy, ale po niej to się nie wiadomo co spodziewać, co ona palnie. Bo to przez ten upał. To przez ten upał, normalnie nie wiadomo co powie. Zagłębmy się teraz w mieście, w wąskich uliczkach miasta Retym. Same sklepiki, same kramiki, nie wiadomo gdzie iść, w prawo czy w lewo. Wąskie uliczki, jak to na Krecie bywa. To hobby opłynęć ma? Sami okoliczni artyści, same sklepy z pamiątkami. Zobaczymy tutaj. Będzie fajne. Wioletka, twoim żywiole. Patrzę. To jest sklep cenzurowany. Tu jest słynny wodopój właśnie w Retymnu. Kto się napije wody z tego źródełka, będzie zawsze piękny i młody, a więc do dzieła, proszę Państwa. Już mam załatwione, kochanie. Startuj. Będziesz piękna i młoda zawsze. Napić się tym. Mniam, 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 mniam. Odmładzająca woda w Retymnu. Tutaj wytrysła woda, jak przechodziła tędy Afrodyta, kochanie. I napiła się pierwsze z tego źródełka i dlatego była taka piękna. A więc mamy już sprawę załatwioną. Piękne uliczki zawsze te. Stare miasta, Krety są.
O, to się Wioli podoba. Chciałaby tutaj pewnie być uwięziona. Troszeczkę mi słonko mi razi. W takim drewnianym pałacyku. Ale jest pięknie. Tylko, że słonko trochę pod słonko. W ogóle fajne są te domeczki. Stare. I są normalnie te domeczki. Zobacz, jakie one są malutkie. Balkonik taki, że jeden człowiek wychodzi i już jest dobrze. To mi się w Grecji podoba, że domki wcale nie muszą być potężne wille, tylko mogą być malusieńkie. I są takie naprawdę bardzo... No to im starczy. Jesteśmy tutaj teraz w takim najważniejszym miejscu, właśnie w Retymno. To jest taki symbol tego miasta. Na pewno wszyscy, co byli w Retymno, znają właśnie tą latarnię. Bardzo starą, z czasów weneckich. Kogo złapać? Tą, latarnię. Idź tak, idź tak, idź tak. To między nami. No ale patrz tutaj, no. Widzę nic. No ja widzę, no może trafimy, jak będzie ten, może jedno ujęcie trafi na nim, że będzie pomiędzy naszymi rękami. Te kolory są przepiękne, ten błękit. Zobaczcie, jak mamy się fajnie. Same restauracje, kawiarnie i restauracje. To się ciągnie tutaj kilometrami, żeby tak powiedzieć. Zobaczcie. I jest pełno. Ludzie sobie siedzą, sobie piją kawki. Kto zgłodniał, kto sobie coś je. A jest tu przepięknie. To mi się podoba właśnie wśród takiego lasku palmowego sobie idziemy. Możemy sobie iść tutaj takim chodniczkiem typowym do spacerów, do porannego joggingu. Tutaj niektórzy się kąpią i opalają w porcie. My idziemy na taką plażę, tam dalej jest taka plaża, co normalnie jest plaża. Są parasolki i ludzie się kąpią i opalają. Ale trzeba kawałek przejść. Takie dosyć duże miasto, tak prawdę mówiąc. Jak piękne morze, zobaczmy. Jesteśmy gdzieś w połowie plaży, ale wszędzie dookoła tysiące ludzi. Dobrze, jest to faktycznie turystyczne miejsce. Ale naprawdę jest jak w środku lata. Jest 30 parę stopni. No i pogoda w sam raz, żeby właśnie wejść i się pokąpać troszeczkę. A to mi zaraz po tyłku. Pokaż, jaką masz minę. Pokaż, jaka minę. Inni by ci zazdrościli, że się kąpiesz teraz w gorącym morzu, a ty... Nie jest gorące, rzek. Nie słuchajcie go wcale. To jest zimne. Gorące jest. Tak. Gorące morze. Nie, południowe. No nie. Ile ma temperaturę? 25 stopni na górze. No, zamaczamy się. Chodź, zamoczymy się. Zobacz, jak się ludzie tam kąpią, a ty stoisz tak. Ja nie lubię, że jest dość ładnie. Czego nie lubię? Nad jezioro i to jeszcze nieduże.
Ale z tego będzie dobrze. Co byś chciał powiedzieć? Powiedz. Jak się czujemy w wodzie? Się czujemy jak ryba bez wody. Jak nastroje? Nie widać jej prawie, bo tak się zakryła czapką, ale cały czas jest uśmiechnięta. Robimy zdjęcie. Do albumu. Do albumu, bo nie mamy aparatu i robimy zdjęcie kamery. Jak się nam podoba ten widok za nami. Krypta gra. Krypta gra. Bardzo Wam się podobają takie wstawki drewniane. Zobaczcie, w dawnych czasach do budynków dobudowywali takie wstawki drewniane. One są naprawdę urzekające i to naprawdę tylko tutaj w Retymnowice, w tych starych miastach greckich. Być może tak samo właśnie w Chani, ale tutaj tego jest bardzo, bardzo dużo. Idziemy dalej. Jesteśmy, a za nami poturecki meczet. Zobaczcie, tutaj tak samo jak to w Grecji bywało. Grecy męczyli się podczas okupacji tureckiej. Przez 400 lat byli okupowani. To jest tutaj ich najeźdźca. A tu są pamiątki właśnie po nim, po tych najeźdźcach. Tureckie meczety, które pozostały, oczywiście są już najczęściej przerobione, ale pamiątka jest.